Łączna wartość trzech inwestycji to 18 milionów złotych. Największy zakres będzie miała inwestycja w gminie Wierzbica, gdzie zostanie wyremontowany odcinek z Dąbrówki Warszawskiej do Rudy Wielkiej. Czas realizacji to jest zadanie dwuletnie i w przyszłym roku, już mniej więcej o tej porze, myślę, że będziemy mogli mówić o bardzo dobrej i wyczekiwanej inwestycji na terenie gminy Ruda Wielka Dąbrówka w gminie Wierzbica. Zadanie będzie kosztowało ponad 13 milionów złotych. Nowy asfalt pojawi się na odcinku ponad 4300 metrów. Przez całą kampanię wyborczą ja wraz z moim sztabem obiecywaliśmy, że będziemy robić wszystko, by przyczynić się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Między innymi deklarowaliśmy chęć zmiany warunków życia poprzez właśnie modernizację i budowę nowych dróg. Inwestycje w gminie Wierzbica wykona firma Budromost Starachowice. Kolejną wyremontowaną drogą będzie przytyk Kożuchów. Prace obejmą odcinek o długości 700 metrów. Ten krótki, wydawałoby się, odcinek to jest realizacja inwestycji na poziomie 2 382 tysięcy złotych. To jest troszeczkę wyższa wartość niż wartość kosztorysowa, niewiele, ale jednak wyższa. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, a czas realizacji to 4 miesiące. Jest to kolejny etap. W dalszych latach będziemy chcieli dalej tą drogę dokończyć. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i wszystkim mieszkańcom chciałabym ich poprosić o to, że o wyrozumienie, że będą jakieś utrudnienia na tej drodze, ale 4 miesiące, myślę, że czas szybko płynie. Ponad 1 900 000 złotych ma kosztować przebudowa drogi z Jedli Letniska do Czarnej. Odcinek liczy 740 metrów. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców to jest mój priorytet. Także jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców bardzo dziękuję za współpracę. Droga zostanie poszerzona i wzmocniona, a remont wykona firma Perfect.